Pierwsza edycja zawodów biegowych Garmin Ultra Race miała miejsce w Górach Stołowych. Start i meta zlokalizowane były w Radkowie. Biegacze poruszali się szlakami Parku Narodowego Gór Stołowych. Zawody odbywały się w trzech dystansach dla dorosłych oraz trzech dystansach dla dzieci, co sprawiło, że impreza stała się prawdziwym festiwalem biegowym w Górach Stołowych. Pomimo niesprzyjającej aury uczestników nie brakowało, zgłosiło się niemal 450 biegaczy i biegaczek. W tych głównych biegach, czyli na 53 km, 24 i na 9 km, mógł wziąć każdy, który czuł się na siłach, ukończył 18 lat. Mieliśmy też biegi dzieci, także od tych najmłodszych aż do młodzieży 17-letniej biegi dzisiaj organizowaliśmy. Co do trasy, chcieliśmy pokazać piękno Gór Stołowych. Te trasy zbudowaliśmy na takiej zasadzie, aby jak najwięcej atrakcji Gór Stołowych było po drodze. Jestem cholernie zadowolony, że udaje nam się właśnie coraz częściej i coraz ciekawszych, bogatych w takie wydarzenia sportowe z innej półki imprez tutaj sprowadzać. Ta półka to myślę, że korzystamy wreszcie z ekologii, z natury, z naszych pięknych gór i widoków. My, a też udaje nam się dzielić z tymi ludźmi, którzy do nas przyjeżdżają. Przecież Warszawa, przecież Gdańsk, Ełk, to jest coś fantastycznego. Ja osobiście cały czas wędrując po górach, zdobywając to nieco w przeszłości, cieszę się podwójnie. Generalnie ta trasa była przygotowana tak naprawdę przez kilka miesięcy. Tutaj kilka osób brało w tym udział w przygotowaniu tej trasy. Jeżeli chodzi o wyznaczenie jej, wybieraliśmy jak najlepszą trasę pod kątem tego, żeby zawodnicy mogli jak najwięcej zobaczyć tutaj okolicznych miejsc. Głównie ona prowadzi po szlakach. Samo znakowanie trwało 4 dni tej trasy, bo pętla największa miała 53 km, ta mniejsza 24 km i najmniejsza 9 km. Także naprawdę kilka osób brało w tym udział. No i myślę, że udało się to zrobić tak, żeby wszyscy byli zadowoleni i przede wszystkim zawodnicy, żeby mieli te widoki na trasie. Garmin Ultra Race, debiutująca w tym roku impreza biegowa, cieszyła się dużym powodzeniem wśród biegaczy. Ciekawa formuła zawodów, trzy dystanse do wyboru przyciągnęły wielu zainteresowanych. Nowa impreza w kalendarzu biegów górskich w Polsce. Mamy już za sobą drugi dzień, praktycznie ostatni zawodnicy finiszują. Blisko 1000 osób zapisanych i na listach startowych. To bardzo dobry debiut. Trasa była wymagająca? I tutaj są czasami zdania podzielone, bo zawodnicy, którzy biegali już w biegach alpejskich na przykład, powiedzieli, że ta trasa była bardzo fajna, ale szybka. Z kolei debiutanci opowiadali, że była trasa bardzo trudna, ale satysfakcjonująca. Warunki były ciężkie, ale tak jak powiedziałam wcześniej, było bardzo ciężko, ale nie można przegrać na własnym podwórku, jak to się mówi. Musiałam wygrać, spięłam się w sobie, dałam radę po prostu. Czy po raz pierwszy brała udział Pani w tego rodzaju biegu? To jest w ogóle mój debiut. W ogóle pierwszy raz brałam udział w jakimkolwiek biegu. A jak długo się Pani w takim razie przygotowywała do niego? No ja w ogóle biegam dopiero 30 kilka tygodni, tak rekreacyjnie, i także to jest bardzo małe przygotowanie tak naprawdę, ale no widocznie wystarczyło tyle. Wykorzystałam limit do maksimum, ale trasa bardzo piękna, szkoda, że przeszkodziła troszeczkę mgła, która nie pozwoliła podziwiać w pełni widoku. Czy długo Pani przygotowywała się do tego rodzaju biegu? Tak naprawdę człowiek do takiego biegu przygotowuje się całe życie, ale tak naprawdę ostatnie 2 miesiące. Jak te przygotowania Pani wyglądały? Przede wszystkim biegi. Różne biegi na czas, biegi po górach, podbiegi. No ważne, żeby były kilometry w nogach. Organizatorem biegu górskiego była firma Labosport Polska, która z gminą Radków współpracuje już od pewnego czasu. Pomysł narodził się tak naprawdę w ubiegłym roku. Organizujemy tutaj od kilku lat triatlon wspólnie z miastem i gminą. No i widzimy i słyszymy, że zawodnicy triatloniści, czy też zawodnicy, którzy biegają biegi uliczne, poszukują coraz to nowych wyzwań. No i postawiliśmy na to, że mamy do tego warunki tutaj w Radkowie, żeby zorganizować bieg górski. No i jesteśmy dzisiaj tutaj i wczoraj byliśmy właśnie po to, żeby zrobić tą imprezę. Także to wyszło jakoś samo z siebie, można powiedzieć. No a Trzeba powiedzieć, że to miejsce, to centrum zawodów, które tutaj mamy nad Zalewem Wratkowym, no sprzyja ku temu, żeby robić takie fajne, duże imprezy. Bowiem zaczęło się z Labosportem i Garminem, głównym sponsorem, jak zmieniliśmy
zasady przy triatlonie. Triatlon wykazał, że jest to ogromny potencjał, który w tych firmach drzemie, więc poprosiliśmy organizację tego pierwszego biegu i myślę, że to nie ostatni, i myślę, że to był pierwszy, bardzo dobry, ale najlepsze przed nami.